Cześć kochani, witam Was na moim kanale Trendy Okulary. Nazywam się Magdalena Moczulska i od kilkunastu lat kreuję wygląd ludzi poprzez okulary. Jestem optykiem, za chwilę mam nadzieję będę też optometrystą, bo jestem przed obroną mojej pracy dyplomowej. I od 10 lat prowadzę swój własny salon w Tychach, do którego jak zawsze bardzo serdecznie Was zapraszam. Podam Wam link w komentarzu do mojego salonu. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć i podsumować, na co zwrócić uwagę, kiedy wybieramy okulary. Bo kreowanie wizerunku okularami to nie tylko dobór do kształtu twarzy, czy dobór do samych wartości, ale tutaj chodzi o coś więcej. I przedstawię Wam właśnie moją metodę i to, jak ja to robię. I przy okazji to będą, myślę, dla Was cenne wskazówki co do tego, jak wybrać swoje nowe okulary. Jest to ważne bez względu na to, czy wybieracie swoje pierwsze okulary, czy to będą już kolejne. Przypominam Wam też, że możecie mnie śledzić zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Na Instagramie też może Was zainteresować wszystkie informacje i tam dużo znajdziecie zdjęć oprawek, dużo na relacjach właśnie takich inspiracji modowych Wam wrzucam. Ok, zatem jeżeli temat tego, jak dobrze sobie dobrać okulary, interesuje Was, oglądajcie koniecznie dalej. Zacznijmy od takich pierwszych rzeczy podstawowych, które dla wielu z Was mogą być oczywiste. Czyli okulary dobieramy zgodnie z kształtem twarzy. I było kilka filmów na ten temat, więc zajrzyjcie koniecznie wstecz. Ja też niebawem myślę, że nagram takie aktualizacje tych tematów. Natomiast to, o co chodzi najprościej w doborze okularów do kształtu twarzy. Okulary powinny być przeciwieństwem. Jeżeli mamy twarz okrągłą, no to nie wybieramy okrągłych okularów. Jeżeli mamy twarz trójkątną, no to nie wybieramy kocich okularów, bo one jeszcze bardziej ten trójkąt nam uwydatnią. Jeżeli mamy twarz owalną, no to w zasadzie tu możemy sobie pozwolić na wszystko, co nam się wymarzy. I to jest taki kształt twarzy, który przyjmie wiele kształtów i wiele modeli. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o odpowiedni dobór okularów, to jest dobór techniczny. Więc to są wszystkie rzeczy, o których musimy pamiętać. Czyli to, żeby te okulary były wygodne, muszą odpowiednio leżeć na nosie, muszą mieć odpowiednią długość zausznika, dodatkowo jeszcze muszą pasować odpowiednio do Waszych wartości. Więc tutaj już sprawa się bardziej komplikuje, bo poza tym, że mamy kształt twarzy, to też te okulary, żeby spełniły swoje funkcje, żebyśmy byli z nich zadowoleni, też muszą spełniać wszystkie aspekty techniczne. Trzecia rzecz to jest dobór kolorystyczny. I my, polskie kobiety i polscy mężczyźni, najczęściej wyglądamy w ciepłych kolorach. Dlatego więcej znajdziecie opraw złotych niż opraw srebrnych, bo chłodne kolory nie każdemu pasują i wielu właśnie Polkom, które mają typ urody ciepły, są albo wiosną, albo jesienią, będą pasowały bardziej kolory, które są ciepłe. Więc brązy, złoto, wszystkie odcienie takie, które nas ocieplają. Więc to już jest trzecia rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. A to nie koniec, bo mam jeszcze dla Was przygotowane trzy dodatkowe kwestie, o których bardzo rzadko się mówi i wiem na pewno, że bardzo mało osób zwraca uwagę na to, o czym Wam za chwilkę powiem. Więc kochani, mamy czwartą rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna. Dobór oprawek do charakteru. Każdy z nas jest inny,
I dam Wam taki przykład. Osoba, która jest bardzo, bardzo energiczna, nie może mieć okularów, które są wymagające, które wymagają bardzo dużego pietyzmu w obsługiwaniu ich, które wymagają częstego dokręcania, które wymagają bardzo uważnego obchodzenia się z nimi. Raczej powinna mieć okulary, które są bardziej odporne. To może być właśnie charakter taki związany z tym, jakim jesteśmy rodzajem osoby, ale może być charakter bardziej osoba, która jest bardziej otwarta, która jest bardziej zamknięta. I tutaj też ten dobór okularów będzie miał ogromne znaczenie, żeby ktoś się z tym fajnie identyfikował i po prostu to by było spójne z całością. Dobór także do wizerunku. To jest jakby piąta rzecz, bardzo, bardzo istotna. Bo teraz słuchajcie, nie możemy osobie, która jest bardzo modnie i nowocześnie ubrana, dobrać okularów, które są bardziej identyfikowane z osobą starszą. I odwrotnie, jeżeli ktoś nosi się klasycznie, ma wizerunek raczej taki bardzo zachowawczy, no to też po pierwsze sam nie będzie chciał, a po drugie no nie będzie to spójne z jego całością, z całym wyglądem, z całym wizerunkiem. I szósta rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna, bo w niej jakby zawierają się też te dwie rzeczy, o których Wam powiedziałam. Dobór okularów do tego, czym się zajmujecie. I tu chodzi o rodzaj pracy, o to, czy jesteście osobami bardziej kreatywnymi. Wtedy potrzebujecie okularów, które mają Was wyróżnić i podkreślić to, jacy jesteście i to, czym się zajmujecie. Bo osoba, która na przykład jest architektem krajobrazu, czy architektem, który tworzy jakieś koncepcje w mieszkaniach, która przygotowuje, podpowiedzcie mi, jak to się nazywa, bo teraz uciekło mi to z głowy, to taka osoba nie może mieć okularów, które będą zachowawcze, bo jeżeli chce trafić do klienta, który poszukuje osoby kreatywnej, która mu zaproponuje coś, co jest nowoczesne, coś, co jest innowacyjne, no to już na pierwszy rzut oka nie będzie to jakby współgrało z tym charakterem pracy i z oczekiwaniami klienta. I to będzie dotyczyło, słuchajcie, każdej branży. Inną oprawkę wybierzemy dla osoby, która pracuje w banku. Inną oprawkę wybierzemy dla osoby, która bardziej jest na przykład związana z prawem, inną dla prawnika, inną dla osoby, która jest przedstawicielem handlowym, bo też zależy, co poprzez sprzedaje, co sobą sprzedaje. Słuchajcie, pamiętajcie, że to jest tak, że jesteśmy oceniani przez wygląd. Przez pierwsze milisekundy wchodzimy, ktoś, z kim się spotykamy i ten ktoś nas ocenia. Możecie tutaj mówić, że to jest złe, dobre, ale tak jest, to jest związane po prostu z naturą ludzką, więc tego nie przeskoczymy. Więc jeżeli chcemy osiągnąć sukces w jakiejś branży, no to nasz wizerunek musi być spójny, musi to być spójne z tym, czym się zajmujemy, z tym, jakich klientów chcemy pozyskać. Więc te okulary już od wielu, wielu lat nie są taką protezą, natomiast są rzeczą, która może nam pomóc, albo wręcz odwrotnie, może stanowić jakąś barierę, która spowoduje, że ludzie nie będą chcieli nas słuchać, nie będą chcieli z nami rozmawiać. Okej, no to mamy sześć rzeczy. Dajcie mi koniecznie znać, czy ktoś u Was w mieście, czy jakiś salon optyczny stosował się do tego i dobierał Wam oprawkę, biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty. To nie zawsze musi być uświadomione, bo my u nas w salonach mamy tak, że jakby o pewne rzeczy nie pytamy, no bo nie zapytamy się danej osoby, jaki ma charakter, ale pewne rzeczy widzimy, jesteśmy w stanie wychwycić, co będzie pasowało. Ale dajcie znać, czy ktoś, biorąc pod uwagę wybór Wam nowych okularów,
wziął pod uwagę kształt twarzy, wziął pod uwagę to, jakim jesteście typem kolorystycznym, wziął pod uwagę kwestie techniczne i dodatkowo te trzy aspekty, o których Wam powiedziałam. Więc to, jacy jesteście, to jak wyglądacie, jak wyglądacie jakby całościowo i to, czym się zajmujecie. Jeżeli coś takiego się zdarzyło, napiszcie mi o tym w komentarzu. Czekam na to z utęsknieniem. Mam jeszcze do Was taką prośbę. Jeżeli ten film Wam się podobał, dajcie koniecznie łapkę w górę. Dajcie także subskrybuj. Wtedy będziecie na bieżąco z moimi wszystkimi filmami. Do zobaczenia następnym razem. Hej!